Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym CNN, czyli w kolejnym naszym spotkaniu z kazankiem do okienka. Jak zawsze zaczynamy od tekstów Ewangelii. Mamy dzisiaj Ewangelię, o której trochę Wam opowiem, ale trochę na inny sposób. Zaraz się przekonacie. Posłuchajcie proszę najpierw, co to za dzisiaj tekst czytamy. To jest Ewangelia świętego Marka, brzmi to następująco. Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Moi drodzy, chciałbym Wam dzisiaj pokazać pewną rzecz, która jakby bezpośrednio nie wynika z tej Ewangelii, ale wynika z pewnego kontekstu tej Ewangelii i czegoś, co się dzieje w innej Ewangelii. Zaraz oczywiście wytłumaczę. Muszę Wam przyznać, że kiedy to odkryłem tam któregoś dnia, to już jakiś czas temu, to stało się to powodem kolejnego takiego niezwykłego zachwytu nad Panem Jezusem i nad tym, kim On był, w sensie kiedy chodził po ziemi, kim On oczywiście jest ciągle. I to jest coś, co mnie w wierze do Pana Jezusa bardzo przyciąga. Już tłumaczę. Moi drodzy, mamy dzisiaj w tej Ewangelii, oprócz tego całego wątku pierwszeństwa służby, pokazywania dziecka jako wzoru i tak dalej, tym się nie będziemy dzisiaj zajmować, mamy jedną z tak zwanych zapowiedzi męki i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jeżeli się uważnie przyjrzycie wszystkim trzem Ewangeliom synoptycznym, Marek, Mateusz, Łukasz, to łatwo zauważyć, że we wszystkich tych trzech Ewangeliach trzy razy pojawiają się zapowiedzi i są one sobie jakoś tam mocno odpowiadające, w sensie dzieją się w tych samych warunkach, towarzyszą im jakby wydarzenia dookoła bardzo podobne. Jest zawsze pierwsza u wszystkich tych trzech ewangelistów zapowiedź, kiedy Pan Jezus po raz pierwszy mówi, co Go spotka, wiedząc, jaki jest Jego los, co się oczywiście spotyka z ogromnym sprzeciwem, z przerażeniem Jego uczniów. Jest druga i jest trzecia zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania. I myślę, że wszyscy te teksty słyszeliśmy już wiele razy, że Pan Jezus mówi: dojdziemy do Jerozolimy, tam Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, oni Go umęczą, zabiją, umrze, no a potem zmartwychwstanie. Dla nas to oczywiście jest takie mocno już oczywiste, bo my wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał, więc myślę, że nie odbieramy tego tak jak uczniowie wtedy, którzy kiedy słyszeli, że On umrze, a naprawdę nie mieli pojęcia, co to znaczy zmartwychwstać. Wtedy jeszcze nikt nie zmartwychwstał. Pan Jezus jest pierwszym w historii świata, który to zrobił i też po Nim zasadniczo nikomu się nie udało. Nawet kiedy się dzieją za Jego życia, czy potem w historii Kościoła wskrzeszenia, to jednak ci ludzie i tak umierają. Pan Jezus jest pierwszy, który naprawdę jakby zmartwychwstał już całkiem do życia. Więc wtedy, kiedy oni to słyszeli, jeszcze bez tego doświadczenia zmartwychwstania, które my już znamy, przynajmniej no, jako fakt o Panu Jezusie, no byli totalnie zszokowani. Nie wiedzieli, co mają z tym robić, co zrobić z tym faktem, że On umrze. I muszę Wam powiedzieć, jakież było moje zaskoczenie, kiedy odkryłem jedną rzecz. Ona nie jest w tej Ewangelii, tylko ona jest w Ewangelii u świętego Łukasza. Otóż u Łukasza, tak jak u Marka i Mateusza, są trzy zapowiedzi męki i zmartwychwstania. Ale jedno z nich, drugie, tak mi się wydaje, że drugie, jest inne niż wszystkie te osiem pozostałych. No bo mamy w sumie 9 tych zapowiedzi, patrząc na wszystkie Ewangelie wspólnie, te synoptyczne. Osiem jest zasadniczo takich samych. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, zabiją Go, umrze i zmartwychwstanie. Natomiast jedna z tych zapowiedzi, jedna jedyna z tych 9, u świętego Łukasza brzmi następująco, że Pan Jezus mówi: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. To się w ogóle zaczyna od takiego zdania, ale pamiętajcie o tym, bo tam ludzie są zachwyceni Panem Jezusem, a On jakby trochę gasząc ich nastroje mówi: pamiętajcie o tym, że taki dzień przyjdzie, gdzie Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Kropka.
I tu, kochani, mimo że czytałem ten tekst już wiele razy, kiedy to do mnie dotarło, to zrozumiałem, że dzieje się coś niezwykłego. Pan Jezus nie mówi, ale potem trzeciego dnia zmartwychwstanę. Otóż wszystkie 8 z tych 9 zapowiedzi zawsze są jakby pełne. Ubiją mnie, umęczą, zabiją, pogrzebią, zmartwychwstanę. Jeden raz Pan Jezus mówi tylko, będę wydany w ręce ludzi i zginę. Nie ma mowy o zmartwychwstaniu. Co to znaczy? Kochani, spędziłem kiedyś dużo czasu na modlitwie, zresztą ciągle do mnie to wraca na modlitwie. Czy to znaczy, że Pan Jezus w jakimś momencie nie wierzył, że zmartwychwstanie? Nie, to nie o to chodzi. Tylko to jest bardzo piękna cecha Pana Jezusa, którą bym sobie nazwał Jego podobieństwem do nas, podobieństwem do ludzi. Warto w ogóle zobaczyć kontekst, w jakim się dzieje tam ta wypowiedź. To jest tuż po takim uzdrowieniu takiego epileptyka, którego nie mogą uzdrowić uczniowie Pana Jezusa. I tam Jezus jest dosyć mocno zdenerwowany. W sensie widzi, że te jego nauki, jego prowadzenie uczniów, no nie za wiele daje. Mówi, dokąd ja was będę jeszcze wszystkich cierpiał. W sensie ma jakiś taki trudny moment z uczniami, kiedy jakby nie, no wszystko idzie nie po jego myśli pewnie, albo może no nie tak jakby chciał, jakby pragnął po swoich uczniach. Jakby trochę się jakby tak rozczarowuje. I wtedy właśnie dopada go taki moment, kiedy mówi, i widzicie, bo pamiętajcie, że kiedyś mnie zabiją i nie dodaję tego i zmartwychwstanę. Ja wiem, że to jest gdzieś tam pewnie z tyłu głowy Pana Jezusa. Co to znaczy? Że Jezus też miał takie momenty, kiedy no, tracił trochę nadzieję. Nie chcę powiedzieć, że ją stracił, bo stracić jej na pewno nie stracił. Ale kiedy tracił nadzieję. Wiem, niektórzy zaraz się tu oburzą, no ale jak to? Przecież Jezus nie mógł tracić nadziei. On był przecież pełen wszelkiej cnót. Ale uwaga! Kochani, teologia mówi bardzo jasno, posługując się oczywiście dosłownym cytatem z Pisma Świętego. On był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. To znaczy, że jedyne, czego nie zrobił, to nie popełnił nigdy żadnego grzechu, czyli nie wybrał jakiegoś zła świadomie. Natomiast wszystkie pokusy, wszystkie zagrożenia, wszystkie stany, które my znamy, wszystkie trudności, wszystkie emocjonalne doły, które znamy, kochani, to jest niesamowita prawda. Jezus to wszystko znał. Jezus musiał mieć, jeżeli był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu, to musiał mieć takie poranki, kiedy się budził i nie chciało mu się wstać. Kiedy sobie myślał, matko, ile to się będę męczył. I Jezus nawet, kiedy mówił właśnie o najważniejszej rzeczy swojej misji, miał też taki moment, kiedy jakaś nadzieja go na trochę opuściła, kiedy jakieś myślenie, ale ojciec to wszystko na pewno doprowadzi do zmartwychwstania, gdzieś to się zawieruszyło, bo się działo dookoła, no nie za wesoło, działo się nie po jego myśli, działo się nie tak jak chciał, rozczarowywali go jakby ludzie. Ja wiem, że on oczywiście nie poddał się temu, że Jezus nigdy nie pozwolił, żeby to wygrało w nim, a na tym polega jego wielkość, ale doświadczał tego. I kochani, to jest coś, co mnie tak zachwyca w Panu Jezusie, że kiedy ja sobie myślę właśnie o tych różnych trudnościach, które przeżywam, mnie też się zdarzają takie dni, kiedy tracę nadzieję. Kiedy wiem, że wszystko się oczywiście dobrze skończy, bo przecież kurczę, wierzę w Pana Boga i absolutnie wiem, że On ma wszystko w rękach i wiem, że On wszystko doprowadzi do czegoś niezwykłego, ale mam takie momenty, kiedy jakieś takie czarne chmury przychodzą i mi się wydaje, a kurczę, może nie będzie tego szczęśliwego końca. I wtedy sobie myślę, Jezu, przecież Ty to znałeś też. Ty znałeś ten moment, kiedy myślałeś o sobie, o tej męce, która Cię czekała, o śmierci, której przecież nie znałeś jako Bóg, nie miałeś w ogóle pojęcia, co to znaczy. I gdzieś się zawieruszyło to zdanie, że zmartwychwstaniesz. To mnie tak do Niego przybliża, to mi Go tak pokazuje, tak pięknego, że On z tego wstał i poszedł dalej. Nie pozwolił, żeby to Go przytłoczyło, złamało, zamknęło, nie wiem, skróciło Jego misję, zakończyło Jego misję, nie. Wstał z tego i poszedł. Potem będzie kolejna zapowiedź, już powie, wydadzą Syna Człowieczego w ręce ludzkie, umęczą Go, zabiją i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Czyli ta nadzieja jakby obudził ją w sobie znowu. Ale miał ten jeden moment i Łukasz to zapamiętał. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Łukasz, mam wrażenie, jest takim ewangelistą, który najwięcej takiego pokazuje właśnie takiej ludzkości Pana Jezusa, takiej Jego człowieczości, dobroci, ułomności, kruchości, takiej Jego, takiej delikatności Pana Jezusa. I Łukasz to zauważył gdzieś to zapisał, Duch Święty mu to podpowiedział. Była ta jedna z dziewięciu, jedna zapowiedź męki, gdzie perspektywa zmartwychwstania trochę się gdzieś tam zamgliła. Kochani, pomyślcie dzisiaj o tym, bo myślę, że to wszyscy oczywiście znamy, te momenty tego zwątpienia. A tutaj się okazuje, że w tym Pan Jezus do nas podobny, albo raczej my możemy do Niego być podobni. Mnie to zachwyca. Mam nadzieję, że wy też zobaczycie w tym dla siebie siłę i nadzieję, bo to znaczy, że da się wyjść
z tych wszystkich utrat nadziei, tak jak on z nich wyszedł. No dobrze, moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Zapraszam oczywiście na wszystkie inne filmy. Miejcie najlepszą, dobrą niedzielę, pełną spotkania z Panem Jezusem, nawet jeżeli może nadziei czasem trochę brak, to bądźmy z Nim. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia. Z Bogiem, pa!